duże, duże luksusowe miasto, stolica chyba Czarnogóry, o ile dobrze pamiętam, Budwa, zmiana kierowców, lecimy dalej. Słuchajcie, musieliśmy się zatrzymać przed celem. Ile tam kilometrów zostało? 20. 20 kilometrów przed celem, bo są roboty drogowe, ale ponoć droga będzie przejezdna o 16, co dla nas jest pół godziny czasu, więc sobie odpoczniemy. Nie wiem, co tam robią, ale chłopaki tutaj robią. Widzę, że robią, naprawdę jest tam co robić. Do 16 walczą z drogą. Normalnie w Albanii to byśmy po prostu przejechali, bo tam pracują. Przepuszczają i tyle, tak? Samochody mogą jechać, a tutaj droga jest zamknięta, czyli po europejsku, żeby było ostrożnie i bezpiecznie przede wszystkim. No co, no to napijemy się, poczekamy trochę i spadamy, będziemy jechać, no. Co pół godziny puszczają, czy tam co godzinę, więc luks. O, mamy gości na motocyklach też. Trochę inne niż nasze. Hello, hi. Ah, cześć. Hi. We have to wait. Musimy czekać. Czekać. Czeka? Jak długo? 30 minut? 30? 3 minuty? No, 30. 50 minut. 50 minut. Także chwilę odpoczynku. Pijemy? Nie wiem, szkoda, że nie mam tej kawki tam. Co? Miałem tą kawkę, ale zostawiłem ją, nie? Kawkę taką miałem dobrą. Patrzcie, jaka traska. Ojej. A co ja siebie tak mocno słyszę? Ja też cię w końcu wyraźnie słyszę. Cholera. Tak wcześniej to w ogóle, a ty tam jesteś? Jestem. Ale widok. Niesamowity. Huhu. O, właśnie takich winkielków to ja się boję. Pod górkę najbardziej. Może nie w ten, to jeszcze łagodnie, ale w prawo jak są te, tak jak na stercie, to kijowo ze dwójkę jechać. Nawet krawężnik jechał raz, nie? Na Stelvio. Na Stelvio. A oni się nie wypieprzyli wtedy. No. Ja na drugi pas wyjechałam, tak nie mogłam zjechać bardziej. Uhu. I piękny widoczek. Martuś, weź strzel fotę. Zobacz. Przed chwilą byliśmy tam na dole. Tam. Taki dość bystry wjazd na górę. Znaczy stromy? No, że szybko. No, jedziemy. To nasz pas, ciekawe. Czy nie nasz? Nasz. I wylatujemy w górę. W góry. Ale dróżka. Ohoho. Ohoho. O kurwa, jaka nawrotka. No, Ukraina? Pozamykamy troszeczkę opony. I nawroteczka. Tutaj to szerokie te kurwa nawrotki, co? Jest gdzie zajechać. Bardzo fajnie, dużo lepiej. Jeśli chodzi o jakość nawierzchni, no to sorry, winę tu. W Albanii nie ma asfaltu w porównaniu do Czarnogóry. No. Czarnogóra ma naprawdę fajne asfalty. Asfalt jest bardzo ładny, równy.
ładne drogi, dobrze oznaczony też jeszcze, więc wygląda to może inaczej, jedzie się przyjemnie. Jaka krzywa droga, ty widziałeś? Aż mnie zniosło na lewy pas. I nasza dróżka ciągnie tam. Zrób z tyłu zdjęcie, Martuś. Ciężko, no. Trzeba jakieś... Coś mniejszego trzeba kupić. Malutką taką jakąś. O, teraz rób, fajnie widać drogę. Jedziemy. Łaha. A na dole widoczki, to jakie. Budwę widać stąd. O, wyprzedzanko. Po prawej stronie. Ale widok. Parking jest, ale krzaciory, to chuj, to nie zjeżdżę. Deny, jesteś koło mnie? Jestem. Ja się na chwilę zatrzymałem. A, zatrzymałeś się? A, widzę cię, no. To ja też tutaj zjadę. Zjeżdżam, uwaga. Motorkami? Pewnie. O. Tunello. O, chłodniej jakoś. O, bunkier. Naprawdę jest chłodniejsze powietrze. Jest 29 niby, ale powietrze jest takie, które studzi, a nie grzeje. Ale przemiłe powietrze. Ojejka, jaka miła odmiana. No, od razu czuć, powietrze jest inne, nie? Zwróćcie uwagę na skały, które są, bo w Albanii wszystkie skały są czerwone, a tu są białe, widzisz? Takie wapienne bardziej. A tam rude. Tłuczeń trzymają przy samej drodze, ale jakoś na drodze nie leży. Jakie chmury. Ciekawe, czy zatokę będzie widać. W ogóle. Albo to dym. Dym. 9 km prosto. Ale wiatr. Nastawiam te. Nastawiam żagiel. I się studzę. Jadę. Wietrzę się. Tu same patelnie, jedna za drugą. Ale tego dymu jest, kurde, niezłe połacia muszą się tu jarać. Chyba wjechaliśmy na górę. Za 1,4 km w lewo. Ale dla mnie to wygląda, jakbyśmy prosto mieli jechać, więc... I tu kamieniołomy skłobią te górki tam po kawałeczku. I wywożą. I wywożą na dół kamyki. Ale tam jakieś tunele takie pokopane. Chodniki. I 30 stopni, cieplej się zrobiło. Całe szczęście, bo już zacząłem marznąć. Kurwa, ile tego dymu. Ja pierdziu, jakie to muszą być pożary, co? No i u nas pożar to się kojarzy z takim, że wiesz... straż pożarna, wszystko, nie? A tu jesteśmy bezradni. To jest smog po prostu, on wisi tutaj. Nic go nie może przegnać. Ale wiatr czuję, wiesz, jak jadę. No tak, ale...
tak jak w Polsce, największy skokiec przecież w Krakowie, tych wiesz, no w sumie tak. Będzie widać tą Zatokę Kotorską, jeśli taki dym będzie tam się unosił jak tu. No i się zaczyna dróżka za chwilę. No bo tam będziemy jechać po prawej stronie. Przejeżdżamy na drugą stronę, na Kotor. Co jest? Dobrze. Mają przyjechać. Nie, ale od przodu? Nie ma przejazdu, mówią. Co mówi? Jest. Ale tam mówią panowie, że nie ma przejazdu. Czekaj, idę zobaczyć, zejdź. Oj, może most się jakiś zawalił. Zobacz, tam coś robią. Oh. Hello. Hi. What happened? Where are you from? Poland. Poland. Yeah. Nice to meet you. Because? Working of the vehicle. Oh, we won't go? Mhm. But maybe for dirty minute and 4 euro open. 4 o'clock. Ah, okay, I understand. Bye. Okay, thank you. To 4 godziny zarobić? Że... No... Pewnie motorem byśmy i tak przyjechali. A co tam oni robią? Co robią? Nie wiem, no, nie po takich górach żeśmy jeździli. Jemy albańskie kiełbaski. Regionalne. Bez smaku takie. Tradycjonale. W ogóle, tak jak widzicie, taki szaruwa tutaj, to cały czas jest dym. Dym z pożarów lasów tutaj, które są w koło. Napisane też z psa. Psa? Okej. Okay. Tak napisane, na psa to całkiem niezłe. Napisane se tieten. Pogadaliśmy trochę z chłopakami z Czech. Na Transalpie. Fajna chleba. Ja tylko bryska chcę. Chłopakom wizytówkę bardzo. Tak? Mam. Słychać helikopter, coś się dzieje. Pożary. No, helikopter leci. Te pożary to tutaj zmora. A nie ma co się dziwić, bo tutaj jest strasznie sucho. Wszystkie rzeki wyschły. Trasa, którą jedziemy, jak widzicie, jest motocyklowa, bo następna wycieczka motocyklowa tutaj przyjechała z przewodnikiem, także tutaj organizowana ta wycieczka. No i co? I my na ścigaczach dajemy radę. No, Albanię przejechaliśmy, a chłopaki mają motocykle terenowe, bardziej adventure od naszych, także mogą jeździć. Natomiast no, widzę opony szosowe. Także chyba bez większego ganiania po... Flagę mam. Po szutrach. Flagę zgaci. Ale chłopaki z Czech gdzieś jeździli po offroadzie, bo ich motocykle są brudne i widać, że po wodzie też jeździły. O, nasi czescy koledzy. Cześć. A gdzie byliście wcześniej? W Albanii? Całą cestę ceś. Jak smelej. Czeska Republika, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna, aha. Černá Hora, Kosovo, Albánie. Kosovo, OK. Kosovo, no. Hnus. No. Smetiště Evropy. Aha, OK. Nie jechać. Dvakrát jsem tam píchl. Na tym, ale dużo adventure, dużo przygody. Jezdíme, jezdíme. Fajnie. No, dobre opony macie.
good tires. We were riding in Albania. Albania. And many road with no tarmac. Jechaliśmy drogą polną, bez asfaltu, nie było asfaltu. Roboty, tak jak tu, roboty, nie? Naprawiali drogę. Dla nas źle. To wiecie. No, te opony są niedobre. I ręce, wiesz, ręce. Tragedia. Ale daliśmy radę. Bardzo dobre to. Dobre. Zenny mówi, że dobre. Okej, okay, dziękuję. No, przyjechali z Czech, ale byli też w Kosowie, Bośnia, Hercegowina. Taki objazd zrobił. No. To oni się do domu się wybierają, co? No, nie jadą dalej, no. Nie będą tutaj nocować. No i ruszyła ferajna. Droga otwarta. Nice.